czy chcę, czy nie chcę, ale muszę. A teraz cierpliwość pasażerów wystawiona na próbę i Zamość, którego na kolejowej mapie Polski od 3 miesięcy już nie ma. Mieszkańcy liczą na to, że wróci. Jeśli nie, poszukają innego transportu. Co jednak mają zrobić ci, dla których pociąg jest jedyną możliwością wyjazdu poza miasto? W takiej sytuacji jest pan Robert, niepełnosprawny mieszkaniec Zamościa. Anna Wilczyńska. Sylwester z ukochaną już zaplanowany od dawna. Walizki prawie spakowane. Szkopuł w tym, że dziewczyna pana Roberta mieszka w Gliwicach, a pan Robert w Zamościu. Do tej pory wszystko się odbywało bardzo prosto. Wsiadałem w pociąg i jechałem. Jak proste było to kiedyś, docenia teraz, gdy proste nie jest wcale. Od kiedy spółka PKP Intercity zlikwidowała wszystkie połączenia z Zamojszczyzną, pan Robert musi podróżować z przesiadkami. To, co dla pełnosprawnych jest uciążliwe, dla niego staje się przeszkodą prawie nie do pokonania. Podróż zaczyna na dworcu autobusowym. Jeszcze nie testowałem tej formy podróżowania i mam nadzieję, że ona wyjdzie, choć wiem, że będzie na pewno dużo trudniejsza. Z asystą siostry Małgorzaty testuje na razie na sucho, czy da sobie radę na pierwszym etapie podróży. To nie wszystko. Zanim dotrze do celu, czyli Gliwic, musi się jeszcze przesiąść w Rzeszowie, przesiąść na pociąg. A żeby to się udało, musi wziąć ze sobą wózek, bo do dworca kolejowego musiałby dojść kilkaset metrów. Na piechotę nie da rady, bez pomocy innych też nie. Po prostu nie może sam wejść do autobusu i zawsze musi liczyć na czyjąś pomoc. A przecież jak jedzie sam, no to nie zawsze będzie wiedział, że ktoś będzie na niego czekał. Pan Robert mimo inwalidztwa żyje pełnią życia, pracuje w lokalnej prasie, próbuje swoich sił jako fotograf. Jest też jednym z najaktywniejszych członków Grupy Obrony Kolei na Roztoczu, która zawiązała się pół roku temu, gdy okazało się, że Intercity wycofuje się z Zamojszczyzny. Proszę sobie wyobrazić, 7 powiatów, prawie 500 000 ludzi zostaje bez połączeń kolejowych. W XXI wieku to jest jakiś wielki absurd. PKP Intercity tłumaczy, że połączenie zlikwidowano, bo nie było ono opłacalne. Cieszyło się za małym powodzeniem. Średnio podróżuje od 30 nawet do tych 80-90 osób, no ale jeszcze raz przypominam, w jednym wagonie jest 80 miejsc siedzących, także lokomotywa i jeden albo dwa wagony to jest nieporozumienie. Pociągami jeździ mało pasażerów, bo podróż autobusem jest o godzinę krótsza. Pociąg idzie długo, bo tory nie są remontowane, a nie są remontowane, bo i tak nikt pociągiem nie jeździ i koło się zamyka. Wciąż jednak wielu mieszkańców Zamościa z zamknięciem linii pogodzić się nie może. Był bardzo dobry pociąg z Zamościa aż do Gorzowa Wielkopolskiego, którym ja jadę z Zamościa do Rawicza. Tam właśnie mam rodzinę najbliższą. No i zlikwidowali. W ogóle nie ma z Zamościa żadnego pociągu, nie ma czym dojechać. Członkowie Grupy Obrony Kolei wierzą, że likwidacja linii zabije także turystyczny potencjał Roztocza. Już zebrali 4,5 tysiąca podpisów od osób, które domagają się przywrócenia połączenia. Intercity mówi, że sprawę przemyśli. Rozważamy zakup lekkiego taboru spalinowego, szynobusu. Do tej pory nie mieliśmy takich pojazdów, dlatego że specjalizowaliśmy się w przewozach dalekobieżnych. No ale teraz może warto jest rozważyć zakup takiego taboru. Lekkie i małe pociągi poruszałyby się szybciej i byłyby tańsze w eksploatacji. Byłyby więc konkurencyjne dla autobusów. Decyzja ma podobno zapaść na wiosnę 2010 roku. Dla mnie osobiście kolej jest praktycznie jedynym środkiem do podróżowania na dalsze odległości. Wszelkie inne środki komunikacji publicznej są dla mnie, można powiedzieć, że niedostępne. Za kilka dni, gdy będzie jechać do dziewczyny, w przesiadce w Rzeszowie pomoże mu przyjaciel, tym razem. Ale nie gośka, bo zlecę. Choć pan Robert stara się jak może, by samodzielnie radzić sobie w życiu, pozbawiony tej najłatwiejszej i najwygodniejszej formy transportu, boi się, że Zamość stanie się dla niego po prostu więzieniem. Anna Wilczyńska, TVN24.